Tak, chwała Jezusowi. Chciałbym Was przywitać słowami, przypomnieć te słowa, które podejrzewam wszyscy znacie i niekiedy je czytam, ale to dla mnie bardzo ważne słowa na dzisiaj też. Z listu Piotra, pierwszego listu Piotra, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz i dalej. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie dru drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Wiecie, ja osobiście nie wierzę, że nie ma ludzi nieobdarowanych. Bóg rozdaje swoje dary ja chcę i komu chcę. I dlatego zachęcam Was do tego, abyśmy tak jak Boże Słowo mówi, jeden psalmem, drugi hymnem, inny pieśnią duchowną, abyśmy w ten sposób wielbili Boga. Kościół. To nie jest jednoosobowa jednostka, to nie jest jeden człowiek, kościół to ciało. To nie jest człowiek solo, który ma wszystko robić, a powiem wam, reszta darów się zmarnuje. Więc zachęcam was do tego, abyście studiowali Boże Słowo, abyście żyli tym słowem, abyście się nim karmili, aby przynosiło w naszym życiu i w życiu innych ludzi owoc. Jeśli kto mówi jedenasty wiersz. Niech mówi jak słowo Boże. Jeśli ktoś usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała, Jego i moc na wieki i wieków Amen. Jego jest chwała i moc Boga, nie człowieka. Człowiek niszczy dzieło Boże, jeśli staje w miejsce Boga i zwraca na siebie uwagę a nie na Boga. Żyjmy dla Boga, żyjmy przez Boga. Bądźmy Bogu posłuszni i wypełniajmy Jego wolę, jaką ma do naszego życia. Usługujmy innym ludziom. Amen? Usługujmy innym ludziom. Dzisiaj będziemy mówić na taki temat. 3, 4, 5, dobra. Fałszywi prorocy i wilki w owczych skórach. Co jest zadaniem prawdziwego proroka? Gdybym Was zapytał dzisiaj, co jest zadaniem prawdziwego proroka, którego posłał Bóg? Kiedy patrzę w Boże Słowo, widzę wiele przykładów, że jest to, wiecie co? Przede wszystkim. Oszczeganie ludu Bożego. Pamiętacie, co się stało w Niniwie? Pamiętacie proroka Izajasza, Jeremiasza, pomniejszych proroków. Pamiętacie proroka, którego Bóg posłał do Niniwy? Po co On tam przyszedł? Aby oszczędzić lud przed nadchodzącą zagładą. Jednym z elementów służby prawdziwego proroka jest ostrzeganie ludu Bożego, przed czym Zobaczcie, w Mateusza, otwórzcie Mateusza. Można sobie zadać pytanie przed czym. 7, 15, 16. Szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym, a wewnątrz są zaś wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni, albo z ostu figi? Przecież wiadomo, że każdy na to pytanie odpowiedź zna. Nie, nie zbierają. Chrystus nas uczył, abyśmy się przyglądali ludziom, kiedy patrzymy na człowieka, który usługuje gdziekolwiek, to nie przyglądajmy się jego darom, ale przyglądajmy się owocom. Jakie owoce wydajesz ja, ty, bracie i siostro w życiu codziennym? Jakie owoce wydajemy, kiedy nas nikt nie widzi? Czy wydajemy owoce godne upamiętania? Czy Bóg może otworzyć niebiosa i powiedzieć, tak jak do Chrystusa, to jest syn mój umiłowany? Jego słuchajcie. Czy dzisiaj Bóg może o tobie i o mnie złożyć takie świadectwo, to jest syn mój umiłowany, to jest Boże Dziecie, które chodzi Bożymi drogami, które ma w sercu bojaźń, które z drżeniem sprawuje. Swoje zbawienie. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj, i to jest uważam ogromne zwiedzenie, szuka Boga, wiecie z jakiego powodu? Szuka Chrystusa jako Zbawiciela. Ale czy koniecznie czyni Go Panem? Zaczyna się sprawa trochę inaczej. Ja nie wiem, ja y, nieraz jak przeglądam Boże Słowo, człowiek y, mówi pewne rzeczy rutynowo i trzeba się niekiedy pochylić naprawdę nad Bożym Słowem i prosić Boga o wyjaśnienie. Bo ja wierzę głęboko też, że jeżeli ja uczynię Chrystusa Panem mojego życia, to On będzie moim Zbawicielem. Ale wielu ludzi nie chce zapłacić ceny za zbawienie. Nie chcą zapłacić ceny za bycie uczniem. Prawdziwy prorok jest jak człowiek, który przychodzi, aby oszczędzać pasterza i owce, które są na danym pastwisku. Czyli, aby przychodzi, aby oszczędzać cały kościół, a przede wszystkim tego człowieka, który jest postawiony do zarządzania tym kościołem. To jest rola prawdziwego proroka. Co to znaczy? Kiedy Pan mówi, abyśmy się szczęście się. Co to znaczy sz, szczec się? Jak pamiętacie tę historię z Łukasza? Jak Chrystus odpowiedział? Błogosławione łono, które nosiło Ciebie, które Cię urodziło. A Jezus mówi, nie, błogosławieni raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, którzy wypełniają Słowo Boże. Którzy pilnują, którzy sprawdzają swoje życie w świetle wiecznego Słowa Bożego, które jest jedynym autorytetem w kwestiach naszej wiary, Słowo Boże. I jeżeli człowiek ma Bożego ducha wewnątrz, to ten Boży Duch będzie Cię prowadził zawsze, wiecie w jaki sposób, do posłuszeństwa. Boży Duch. Jeśli zamieszkuje twoje i moje serce, będzie zawsze kierował twoje serce, twoje oczy na posłuszeństwo Bogu. Bądźcie czujni, czuwajcie. Chrystus nas nauczał. Musimy zwracać uwagę na to, co jest mówione i co z tego wynika. Musimy sprawdzać każdego nauczyciela. Pastora, kimkolwiek by nie był, biskupa, możecie go nazywać jak chcecie, starszego, każdego, który usługuje Słowem Bożym. I tak samo ludzie między sobą, kiedy rozmawiają o Bogu, usługują jedni drugim, mężowie Boży. Musimy zawsze sprawdzać swoją wiarę w świetle Słowa Bożego. Wiecie, co wykorzystują fałszywi nauczyciele? Oni wykorzystują jedną rzecz, że wielu ludzi jest Nieodpowiednio jeszcze słabo zapoznanych ze Słowem Bożym i manipulują tym Słowem. Dlatego niektórzy ludzie pewne rzeczy przyjmują, bo to ładnie brzmi. Fajnie, no co? Niektóre rzeczy naprawdę tak po ludzku nie brzmią źle. Co dla Ciebie jest fundamentem? Co dla mnie jest fundamentem? Fundamentalne prawdy biblijne. Zobaczcie, odejdę na chwileczkę, tylko się zatrzymam i odejdę od tematu. Kiedy manipulowanie jest Słowem Bożym, kiedy ludzie uważają papieża jako następcę Chrystusa. Ja niekiedy wiele rozmów takich przeprowadziłem, nawet ludźmi z odnowy w Duchu Świętym, z jakimiś księżmi. Człowiek oświecony przez Boga dokładnie będzie rozumiał. I zobaczcie, można manipulować słowem Bożym. I to w bardzo cyniczny sposób. Można też w niewiedzy to robić, ale można też cynicznie manipulować. Przecież jedyną skałą, którą uczynił Bóg, jest kto? Pan Jezus Chrystus. To w jaki sposób Bóg może budować na człowieku, który zrodził się z niewiasty i z mężczyzny i z kobiety? I kiedy weźmiemy pod uwagę grę słów, ty jesteś Piotr, czyli Kamyk. I na tej skale na Chrystusie zbuduje Kościół mój, Piotr ułożył cegiełkę na fundamencie, którym jest Chrystus. I dalej Piotr zachęca nas, budujcie się w kamienie żywe, układajcie dalej tą budowlę. Wyznanie Piotra o tym, ty jesteś syn Boga Żywego. Co powiedział Jezus? Nie ciało i krew ci to objawiły, ale ojciec mój, który jest w niebie. Ojciec mój, który jest w niebie. Szczerzcie się, bądźcie czujni. To podałem jako przykład. Tego jest mnóstwo. Jak rozpoznać podróbkę? Powiedzcie mi, jak rozpoznać fałszywego nauczyciela? Wiecie w jaki sposób? Najpierw trzeba poznać oryginał. Trzeba najpierw poznać oryginał. Kto i co jest fundamentem mojej wiary? Tylko kiedy trzymamy się Słowa Bożego, oryginału, jesteśmy bezpieczni i nie będziemy zwiedzeni. Jeśli by będziemy robili wycieczki intelektualne poprzez Pismo Święte, największą tragedią dla Kościoła Jezusa Chrystusa jest dzisiaj, wiecie co? Że ludzie nieodrodzeni na nowo w sposób intelektualny biorą się za interpretację Słowa Bożego i nie mają tego objawionego w sercu i nie wynika to z przemienionego ich serca, ale wynika to typowo intelektualnie z rozumu. Wiecie, dzisiaj mamy dostęp do mediów. Włączysz, klikniesz kazanie, gdzie tylko na końcu świata możesz być. Na Facebooku gdziekolwiek, ale wiecie co? Wilki w owczych skórach, oni się nie ogłaszają na mediach, w mediach. Ani na Facebooku nie widziałem. Ani na YouTubie, oni nie mówią, nie stają i mówią, że my jesteśmy wilkami przebranymi w owcze skóry. Oni tego nie robią. Nie wyróżniają się spośród nas w jakiś szczególny sposób, nie ubierają się w jakiś szczególny sposób, ale wiecie co robią? Często wyglądają tak jak my i mówią podobne słowa. Na pierwszy rzut oka człowiek, który nie ma poznania, nie jest w stanie. Rozpoznać takich rzeczy. Ale teraz dalej. Ale wiecie, co oni robią? Jednak w sposób subtelny, delikatny podważają autorytet Słowa Bożego. Subtelnie, powolutku, krok po kroku i dodają do tego. Pamiętacie listy do Galacjan? Jak łatwo dajecie się odwieść! Pierwszy list do Galacjan, do Ewangelii innej, do innego Chrystusa, którego myśmy Wam nie zwiastowali. Przyszli, przychodzili ludzie do zborów i do dzisiaj się pojawiają, którzy mówią i będą mówić takie rzeczy spokojnie, dobrze, że wierzycie w Chrystusa, ale to nie wystarczy. Musicie czcić sobotę jeszcze do tego, musicie się obrzezać, musicie zrobić to. Musicie mieć odpowiedni ubiór, odpowiedni kolor garnituru, guziki. Ludzie potrafią naprawdę podzielić się tak w dziwny sposób, że aż yy, yy, nie wiem. Jestem tym ogromnie zdziwiony i smutno mi w sercu, że ludzie tak łatwo dają się zwieść i zaczynają dodawać i mówią wam tak. Że oczywiście zbawienie w sobie Chrystus jak najbardziej, ale tylko w naszym kościele, tylko w naszej organizacji, tylko w naszym zboże. Dla prawdziwego Dziecka Bożego, dla człowieka zrodzonego z nieba, nie, jest trudno, nie ma wielkiej trudności, aby rozpoznać diabelską doktrynę. Na przykład dia, diabelską doktrynę świadków wiekowych, mormonów, to jest łatwe do rozpoznania dla Bożego dziecka. Ale dla człowieka, który nie jest wykształcony w wierze, który jest na początku tej drogi, można takimi ludźmi manipulować. I ci ludzie, te wilki w owczych skórach, oni wiedzą o tym dokładnie. Dodawają różne rzeczy dziwne. Mówią, że musisz jakieś kursy przejść, że musisz szkoły ukończyć, żeby można zwiastować Słowo Boże. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko szkołom biblijnym, ale wiem jedno. Jedno, co musisz zrobić, żeby być sługą Bożym, żeby być dzieckiem Bożym, to musisz się na nowo narodzić. Musisz spożywać pokarm, który jest z nieba. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Musisz mieć relację z naszym Panem. Czym się możesz podzielić? Tylko tym, co jest w Twoim i moim sercu. Z obfitości serca mówią usta. Jeżeli jesteś napełniony Chrystusem, będziesz dzielił się Chrystusem. Ale jeśli będziesz oglądał filmy pełne przemocy, o czym? Gdzie twoje myśli pomykają, kiedy jesteś sam? Co robisz? Kiedy jesteś w pracy, w podróży, czy rozmyślasz o Chrystusie? Czy rozmyślasz o sprawach bożych? Czy żyjesz Chrystusem? Czy usługujesz w pokorze ludziom? Czy kiedy patrzą na moje i Twoje życie, widzą w nas Zbawiciela? Widzą w nas Pana? To są pytania bardzo ważne. Zdaniem prawdziwego pasterza, każdego, gdziekolwiek żyje na tej ziemi, wiecie co jest? Rozpoznanie, oszczerzenie przed tymi wilkami i prowadzenie ludzi, którzy zostali mu powierzeni w miejsce. Bezpieczeństwa w miejsce Słowa Bożego, w miejsce Bożej Mądrości. To jest prawdziwy cel pasterzy. Aby skierować oczy ludzi na Boga, na Chrystusa. Jakie to jest miejsce? Zobaczcie, co powinien powiedzieć tym ludziom, którym głosi. Po pierwsze, którzy mu zostali powierzeni, on musi mówić to, co mówi Słowo Boże. I musi nazywać po imieniu wszystkie rzeczy, o którym Słowo Boże nie mówi. Jak wielu ludzi dzisiaj żyje w strachu? <laughs> Jak wielu ludzi dzisiaj boi się tej fałszywej pandemii? Jak wielu ludzi boi się z różnych powodów? Jak wielu ludzi ma rozwalone małżeństwa? Jak wielu ludzi boi się wychodzić na ulicę? Jak wielu ludzi popełnia dzisiaj samobójstwo? Zobaczcie w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 10, możecie sprawdzić słowie Bożym. Biblia mówi tak, że bojaźliwi, czyli Tchórze, nie odziedziczą królestwa niebieskiego. Czy dzisiaj w czasach trudności, nawet tych. Wyolbrzymionych trudności. Nasze serca są przepełnione pokojem Bożym, które daje Bóg. Czego my się dzisiaj tak naprawdę boimy? Czy mamy bojaźń Bożą, która wynika z miłości do naszego Zbawiciela? Czy, się, czy boimy się każdej rzeczy, która się dzieje na świecie? Zobaczcie, co mówi Boże Słowo. 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Rozumiecie? Nie bójcie się tych ludzi, którzy mogą nas zabić na tej ziemi. Ja, ja to z mediów słyszałem, że w tej chwili zginęło około 200 tysięcy już ludzi z powodu braku dostępu do służby zdrowia. Już umarło. Do, ponad, ponadmiarowo tak to się nazywa. To ja się pytam, jak można nazwać ludzi, którzy celowo ograniczają innym możliwość leczenia się? Sami sobie odpowiedzcie. Ale jedno wiem, że niezależnie co się będzie działo na tej ziemi, Bóg siedzi na tronie i nadal nasz Pan jest królem. I nasz Pan ma wszystko pod kontrolą. Bóg jest Bogiem suwerennym, prawda? Zgodzicie się ze mną? i dzieje, nic się nie dzieje, co się dzieje na tym świecie bez jego zgody, nic i tak jak nasz brat w wierze Andrzej mówi często o tym błogosławiony COVID, mogę się tylko powiedzieć amen że dzisiaj Kościół Boży się oczyszcza i dzisiaj wielu ludzi właśnie nawet strach jest powodem tego, że zaczynają myśleć i szukają bezpieczeństwa i powiem wam tylko jedno znajdziecie bezpieczeństwo tylko w Bogu tylko w Jezusie Chrystusie jest bezpieczeństwo. Pokój mój wam daje, pokój, który przewyższa wszelki rozum. Czy wierzymy Bogu, czy wierzymy ludziom? Komu wierzymy? Bóg daje pokój w sercu. Jeżeli trwasz w nim, On w tobie, jeżeli będziemy przepełnieni Bogiem, Duchem Świętym, będą się przelewały przez nas rzeki wody żywej, i nikt już nie wyjdzie taki sam, i kogokolwiek spotkasz. I będziesz mu usługiwał i będzie to czynił w mocy, którą daje Bóg, ten człowiek się zmieni. Ponieważ suwerenny Bóg ma moc zmienić każdego człowieka. Do niego należy wybór i chwała mu za to. Dziękuję Bogu, że wybrał nas przed założeniem świata i dzisiaj jesteśmy tutaj tylko z jednego powodu: z jego powodu. Z Bożego powodu. Bóg nas wybrał zanim świat powstał. Bóg już przewidział kościół i ofiarę, aby przywrócić człowieka do relacji z Bogiem. To jest niesamowite. Bóg jest Bogiem, suwerennym Bogiem. Nawet w najtrudniejszych czasach na tej ziemi, Bóg ma wszystko pod kontrolą i dokładnie wie, co robi. Amen? Bóg wie, co robi. Inaczej nie byłby Bogiem Wszechmogącym. On jest Bogiem Wszechmogącym. Po drugie, zobaczcie. Aby ludzie, którym służysz, poznali dwie rzeczy dotyczące gniewu Bożego. Zaraz wejdziemy, pójdziemy do wersetu, który o tym mówi. Dla niektórych liderów w Kościele nie ma czegoś takiego jak gniew Boży. Wiecie, że takie, ludzie takie rzeczy głoszą? Że piekło już jest niepotrzebne. Że nam się tylko demony znajdą. Nie wiem, co ci ludzie mają w sercach i w głowach. Wydaje mi się, że pustkę. Totalną pustkę, bo na pewno nie mają Boga, jeśli takie rzeczy opowiadają. Rzymian 1:18. Albowiem gniew boży, posłuchajcie tych słów bardzo uważnie, z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Niektórzy ludzie postępują bezbożnie i to widać. Gniew Boży jest przeciwko tym ludziom. Ale inni ludzie bezbożni są przez to, że tłumią prawdę o tym. Widzicie? Oni są nieprawi dlatego, że uważają, że tego nie ma. Oni tłumią tą prawdę i nie przekazują tej prawdy innym. I nie ostrzegają ludu Bożego, tylko wręcz zwodzą ich. Niektórzy ludzie postępują bezbożnie, a inni właśnie tłumią tą prawdę. I tak jest. I okłamują Boży lud. Niektórzy, nawet chrześcijańscy liderzy, wiecie co robią? Wyśmiewają tych, którzy głoszą i przypominają o pewności Bożego gniewu. W niektórych zborach nawet o grzechu nie wolno mówić. A my będziemy mówić o grzechu ponieważ grzech może być tylko odpuszczony wszystkim tym którzy mają złamane skruszone serca którzy wyznają i porzucają grzechy Bóg pokornym łaskę daje Bóg się pysznym ludziom przeciwstawia I ludzie niekiedy myślą że z diabłem walczą zmagają się z Bogiem Jeśli masz w sercu pychę ktokolwiek jesteś na tej ziemi ktokolwiek to jest to pamiętaj bracie i siostro drogi przyjacielu że jeżeli Jesteśmy zbuntowani przeciwko Bogu, a w naszym sercu jest pycha, to Bóg takim ludziom się przeciwstawia. I zobaczcie, Boży gniew jest również skierowany przeciwko tym, którzy mają zatwardziałe i niepokutujące serce. Którzy mówią tak, nic się nie stało. Takie jest powiedzenie zawsze po meczach piłkarskich. Polacy, nic się nie stało. Niespokojnie. Bóg jest kochający miłosierny, nic się nie dzieje. Zbawiony raz na zawsze, zbawiony. Nie jest Boży gniew, nie jest wylewany nigdy na dzieci Boże, które chodzą w pokorze. Pierwszy Jana 2.2 pisze, On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, On, Chrystus. I na takich ludzi, na ludzi Bożych, nie jest wylewany gniew Boży, ponieważ On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Ale ludzie, którzy śmiało i tak arogancko przekręcają słowo Boże, na nich będzie wylany gniew Boży. Słowo ubłaganie, wiecie co to oznacza? To jest gaszenie gniewu, wygaszanie gniewu. To jest ubłaganie. Jaka to cudowna Boża łaska, jakie odkupienie, zbawienie, Boży gniew z powodu mojego grzechu i buntu został ugaszony gdzie? na krzyżu Golgoty. Pan zapłacił cenę. Niektórzy mówią, że to jest za darmo. Tak, dla nas tak. Ale jak niesamowita cena została zapłacona przez naszego Pana. Trudne czasy przychodzą i odchodzą, ale deszcz, może Słowo mówi, pada na kogo? Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I często nieraz nam się wydaje, że ludzie bezbożni, lepiej im się wiedzie na tej ziemi. Ale wiecie, to jest Obłuda, to jest ułuda, nie wiem jak to nazwać. Po prostu koniec nasz. Ten ziemski sposób jest taki sam, czy jesteś miliarderem, czy żebrakiem, ale wieczność. Gdzie spędzimy wieczność? I dzisiaj, żyjąc na tej ziemi, każdy człowiek musi sobie zadać pytanie: Czy pokutowałeś ze swoich grzechów? Czy uczyniłeś Chrystusa Panem? Dla prawdziwego nauczyciela Bożego, dla prawdziwego sługi Bożego. Wiecie, co jest w centrum Jego życia i usługi? Jezus Chrystus. Dla prawdziwego Bożego męża, Bożej niewiasty. Drugi Piotra 1,3. Posłuchajcie tych słów na potwierdzenie. Boska Jego moc, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Czy poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa? Jego życie było święte, pełne chwały, pełne czystości. Panie Boże, potrzebujemy Cię. Pomóż nam zrozumieć naprawdę, kim Ty jesteś. Potrzebujemy Ciebie, Boże, w każdej dziedzinie życia. We wszystkim. Króluj nad nami, panuj nad nami. Panie, chcemy Cię być posłuszni nie dla ze strachu, ale z miłości do Ciebie, ponieważ Cię miłujemy, ponieważ Cię kochamy. Dla, dla fałszywego zaś nauczyciela, wiecie, gdzie Jezus jest? Na marginesie. I to potwierdza też drugi Piotra 2.1. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą w zgubne nauki i zapierać się pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Zobaczcie, jak dawno słowa prorocze naszego brata wierzę, apostoła Piotra. I wśród was będą, i to się dzieje do dzisiaj. Przez wieki ci ludzie się pojawiają. Wiecie, rzadko się, rzadko się zdarza, żeby w kościele ktoś w taki sposób jawny zaparł się Boga. Ja, ja się z tym nie spotkałem. Tak wie, że wstał, powiedział: Ja tam wybieram świat, idę, tam mam gdzieś Boga. Oczywiście ludzie odchodzą od Boga, ludzie, którzy byli wierzący bezsprzecznie. Ale ja osobiście się nie spotkałem z tym i nie widziałem, żeby ktoś tak publicznie, w suchu taki bezczelny, wstał i powiedział: Nie, mam Boga gdzieś, zapieram się go, nie chcę dla niego żyć, to zbyt duża cena. Człowiek może tak zrobić, ale to jest niemądre. Fałszywi nauczyciele wiecie, co będą mówić? Będą zwracać uwagę na siebie, na innych ludzi i będą wam opowiadać, jak to mogą ludzie im pomóc inni pomijając tym Boga. Jeżeli tego uważnie posłuchasz, tych słów takich ludzi, to stwierdzisz, właściwie wystarczą jakieś ośrodki. Ja nie mam nic przeciwko ośrodkom, to są też Boże miejsca, ale Bóg takich rzeczy nie przewidział. Bóg może wykorzystać takie rzeczy, ale różne kluby, grubasów, kłamczuchów, tłustych, chudych, ludzie wymyślają najróżniejsze rzeczy grupy wsparcia takich, grupy wsparcia innych. Ale tak naprawdę tym, który wyzwala człowieka ze wszystkiego, przede wszystkim z grzechu, kto jest Chrystus? Przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie. Wszędzie tam, gdzie ciało jest wywyższane, czyli człowiek jest w centrum, własne ja na tronie, gdzie Chrystus jest pomijany albo umniejszany. A człowiek wywyższany to jest doktryna diabelska. Wszędzie tam, gdzie Bóg jest pomniejszany, pomijany, jemu się należy chwała, jemu się należy moc. Pamiętacie, jak w modlitwę pańską mówimy na końcu te słowa, które tak często niektórzy pomijają, albowiem Twoje jest Królestwo. Twoja jest moc. Twoje jest Królestwo. Potęga i chwała na wieki wieków. Nie człowieka, albowiem Twoja, Boże, jest potęga. Jak prowadzisz czodę? To jest pytanie też do mnie, którą powierzył Tobie Pan. To bardzo ważne pytanie i każdy sługa Boży musi sobie to pytanie zadać. Nieważne, czy jest pasterzem, pastorem, biskupem, kimkolwiek. Jesteśmy zobowiązani, aby czynić co? Paść tych ludzi z miłością. Mając trzeźwy umysł. 1 Piotra, 5,8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz diabeł uchodzi wokół, jako lewryczący czący, szukając kogo by pochłonąć. Wiecie, jak ważne znać siebie nawzajem? Jak ważne dzielić się swoimi problemami? Zobaczcie, kiedy podzielisz się z bratem lub siostrą swoją troską, to masz połowę smutku. Ale kiedy się podzielisz radością, masz podwójną radość. Czy to nie jest piękne? Jak ważne, żeby ludzie się interesowali sobą nawzajem. Nie zmuszali siebie do jakichś działań, ale modlili się o siebie nawzajem, troszczyli, zachęcali. Jeżeli masz problemy, to przyjdź i o nich powiedz. A nie, żeby się inni domyślali, że ty masz smutną minę. Módlmy się o to, módlmy się o tamto, o naszych bliskich. Niechaj troska o naszych bliskich będzie zawsze w naszych sercach. Musimy wiedzieć, czy ktoś w naszej społeczności jest chwiejny, słaby. Jeszcze młody w wierze. Usługujmy sobie nawzajem. Trzeba ostrzegać Kościół Boży, że to nie jest tak, jak dzisiaj ten czas. To nie jest czas na kompromis. To nie jest czas na flirtowanie ze światem. Jak to mówią niektórzy, ucztowanie w domu egip Egipcjanina w noc Paschy. Pamiętacie, co Żydzi robili? Jak była Pascha. Kto jest w centrum mojego i twojego życia? Gdzie jest skarb twój? Tam jest skarb twój, gdzie serce twoje i moje. Tam jest twój skarb. Wiecie, kiedy jest trudny czas, to Kościół Jezusa Chrystusa musi się trzymać kogo? Głównego pasterza Chrystusa. Ufać Bogu. Ale trudny czas to też dobra okazja, aby wołać o tych ludzi, którzy są na zewnątrz. Abyśmy się modlili o naszych sąsiadów, krewnych, o niezbawionych ludzi, o zniewolonych, uzależnionych. Dlatego Boże, prosimy Cię. Błogosław nasze miasta, gdziekolwiek żyjemy, nasze miejscowości. Błogosław naszych sąsiadów, naszych niezbawionych krewnych z ciała. Panie niechaj to będzie troską do końca naszych dni, aby stać wyłomi i wołać za nimi. Boże, uratuj. A my żyjmy takim życiem. Chcę błogosławić władzę nawet tego państwa, którym się z działaniami różnymi nie zgadzam. Ale wiem, że Boże Słowo mnie zachęca do tego, aby się o nich modlić, bo może być jeszcze gorzej. Ale my też jako dzieci Boże, jako Kościół Jezusa, jako mężowie Boże i Boże niewiasty, jesteśmy zobowiązani przez Pana nazywać rzeczy po imieniu. Białe jest białe, a czarne jest czarne. Biada wszystkim tym, którzy przekręcają Słowo Boże. Którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem. Znacie te wersety Izajasza. Biada takim ludziom. Musimy wołać o tych ludzi na zewnątrz. Przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja, ja, Chrystus wam dam ukojenie, pokrzepię was. Pan czeka. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Kiedy przychodzi do prorok do zboru, do kościoła ze słowem oszczerzenia, to ludzie często chcą, wiecie co, aby prorok podał im szczegółową radę, co mają w danej sytuacji zrobić. I teraz pochylmy się nad tym trochę. Czasami Bóg daje prorokowi takie słowo, ale częściej jest to obowiązkiem pasterza i każdego męża Bożego, czyli każdego mężczyzny, który jest głową swojej rodziny. Może sam zwrócić się do Boga o odpowiedź. Może Twojemu bratu dać odpowiedź przez kogoś, możesz dostać odpowiedź, ale niekoniecznie musisz. Może często być tak, że będziesz musiał sam być na kolanach przed Panem i wołać i oczekiwać na Pana, aż Pan Ci odpowie. Jesteśmy odpowiedzialni za własne rodziny i nikt nas nie zwalnia z tej odpowiedzialności. Nikt. Mówię do mężczyzn przede wszystkim. Jesteście odpowiedzialni za swoje rodziny, jesteście pastorami w tych domach. I każdy mężczyzna ma tę odpowiedzialność przed Bogiem. Tak jak pastor ma nadzór nad jakimś zborem, nad kościołem, tak każdy mężczyzna, każdy mąż Boży jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. Jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Kiedy przychodzi ktoś do ciebie, aby ostrzec się przed wilkami, zbliżającymi się nieuchronnie wilkami. To nie zawsze należy do Niego, aby mówić, co należy zrobić w takiej sytuacji. Niekoniecznie Ci ten prorok musi powiedzieć, co masz teraz zrobić. Wiecie, naprawdę, jeszcze raz powtórzę, my możemy usłyszeć to osobiście. Jest wiele przykładów w Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 4:1. Pamiętacie Józefa? Od kogo usłyszał, aby gromadzić żywność, że nadchodzą lata głodu? Od Pana. Wiecie, że człowiek narodzony na nowo może mieć osobistą relację z Bogiem? To was nie zwalnia ani mnie, ani was z tego, żeby upaść na kolana, kiedy przychodzi problem i mówić: Panie, poucz mnie, bo jeżeli ty mnie nie pouczysz, mogę zrobić głupotę. My też możemy usłyszeć głos Boga dla naszej sytuacji, nawet gdybym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę boś Ty ze mną. Laska Twoja i Twój nie pocieszają. Jezus w godzinie próby burzy w naszym życiu. Nie tylko będzie prowadził swój lud. Osobiście. Będzie nas pocieszał. On da nam też odwagę, ufność oraz serce, aby służyć tym, którzy są przybici przez najróżniejsze nieszczęścia. Ludzie poranieni. Przecież, że powinniśmy opatrywać też ludzi w sensie takim duchowym. Pokazywać im drogę wyjścia, że tak naprawdę to wszystko jest, bezpieczeństwo jest tylko w Bogu. Świat będzie mówił pokój, bezpieczeństwo. To jest wszystko tak złudne. Na prawdziwe bezpieczeństwo jest tylko w Jezusie Chrystusie, jest w Bogu. Możemy się schronić w Jego objęciach. Jak kokosz chciałem przygarnąć was, jak wiele razy mówił do Izraelitów: Bóg, Chrystus, rozpościerał swoje skrzydła. W cudzysłowie oczywiście swoje ręce. Ale kiedy patrzymy naprawdę na kokosz i na te małe kurczaczki, jak wiele razy chciałem was zgromadzić razem, przygarnąć, pocieszyć, ale nie chcieliście. Dlaczego Jakub mówi, że nie wiecie, nie słyszycie, bo nie pytacie? Dlaczego tak szybko tracimy zapał w modlitwie? Dlaczego tak szybko rezygnujemy, kiedy odpowiedź może już jest bardzo blisko? My nie możemy zwalać odpowiedzialności za swoje decyzje na innych ludzi. Dojrzałość człowieka duchowego polega na tym, że on jest odpowiedzialny za wszystko przed Bogiem osobiście też. Bo nie później powiesz, a no, ten pastor a siedzi obok mnie w piekle. A czemuś mnie zwodził, a czemuś mnie nie sprawdzał? A czemuś mi wierzył? A patrz tam drugi siedzi biskup jeszcze z tamtej strony. I trzeci. Każdy z nas ma obowiązek w świetle Słowa Bożego sprawdzać to, kto co naucza, a przede wszystkim, aby mieć tą duchową interpretację słów Boga, tych oszczerzeń Pana. Zobaczcie, jak wiele tego jest w piśmie. Dzieje apostolskie 21, 10 do 11 na potwierdzenie tego, posłuchajcie tych słów. A gdy przez dłuższy czas tam przebywaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok, imieniem Agabus, i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce Pogan. Widzicie? Miał słowo do Pawła. Jak dobrze yy, znacie tę historię, to wiecie, że Paweł i tak nie skorzystał z tej rady. Poszedł. Poszedł tam, gdzie miał niby nie iść. Ale wiecie co? Bo Paweł już miał taką wiarę w sobie, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. I wszystko uznaję za śmiecie wobec doniosłości, jaką mam poznanie Syna Bożego, jaką mam poznanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, i niektóre zbory w historii, patrząc nawet na historię biblijną, patrząc na dzisiejszy świat, są usytuowane w takich miejscach, które te miejscowości będą potrzebowały wiary i tej duchowej siły i współczucia tych ludzi. My jesteśmy umiejscowieni w naszej miejscowości w konkretnym celu, aby przynosić ludziom nadzieję, abyśmy przynosili im życie, które daje Bóg, światło, czy nasze życie, czy my jesteśmy solą tej ziemi. Czy świecimy jak te miasta na wzgórzu? Panie, pomóż nam. Efezjan 5, 15-18. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Baczcie pilnie, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Czy to nie pasuje do dzisiejszych naszych sytuacji? Co się dzieje na świecie? Dlatego, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Bądźcie napełnieni mocą z wysokości. Piękne słowa. Niekiedy jestem sam zdumiony, jak to się wszystko układa po Bożemu, jak wersety do siebie pasują do różnych sytuacji kolosan 2:6-10 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana tak w nim chodźcie w korzenieni weń w korzenieni zapuszczone korzenie w nim i utwierdzeni w wierze jak was nauczono składając nieustannie dziękczynienie Dziękujmy Bogu za wszystko. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim, w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. W Nim. Macie wszystko. On jest głową wszelkiej nadziemnej władzy, wszelkiej nadziemskiej, nadziemskiej władzy i zwierzchności. On, Jezus Chrystus, syn Boga Żywego. Jak go przyjęliście, tak w nim chodźcie, tak w nim trwajcie. Kiedyś na ten temat też powiem kazanie. Nie no już kiedyś też mówiłem, już kilka razy w życiu, ale myślę, że i tu będę mógł to. Z Filipian czy dwa: Szczęście się psów. To nie chodzi o czwornogi, mam nadzieję, że tak nie myślicie. Szczęście się złych pracowników, szczęście się przesady w obrzezywaniu, szczęście się fałszywych nauk, szczęście się zwiedzenia. Bądźcie czujni, czuwajcie. Jakub mówi tak. Wiarołomni, czy nie wiecie, 4.4, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Niektórzy mówią, patrząc na Ewangelię Jana 3.16, że mamy kochać homoseksualistów, wszystkich grzeszników, mamy wszystkich przyjmować, akceptować, przytulać. A ja Wam powiem, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Miłość Bożą trzeba dobrze zrozumieć. Bóg kocha ludzi i znalazł drogę wyjścia dla nich, ale człowiek jest tak pyszny, że nie chce z tej drogi skorzystać. Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy to jest jasne? Jeśli chcesz żyć w grzechu, jeśli, jeśli żyjesz w grzechu tak jak ten świat, to zwodzisz samego siebie. A tylko do swoich zajęć dodałeś kościół, to jesteś zwiedziony. Czy zwiedziona? A szczególnie mówię to do tych ludzi, którzy mówią raz na zawsze zbawiony, na zawsze zbawiony, mogę żyć jak chcę. A co tam Chrystus? Swoje zrobił, zapłacił, a ja dzisiaj. Zobaczcie, to zwiedzenie jest od początku w kościele. I chciałbym zakończyć słowami Psalmu. Jednym wersetem. <laughs> 31 Psalm, 25 werset, czy wiersz, jak to woli. Bądźcie mocni. Bądźcie mocni w Bogu, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen? Amen. Wszystko mogę w nim. On jest głową nadziemskiej władzy z wieczności. On jest drogą. On jest prawdą. On jest życiem. On, osoba Pana Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Amen. Chwała Jezusowi.